Dziewica, Dziewica, Bogiem sławiona, Maryja, u Twego Syna, Gospodzina, Matko. Ziści nam, spuści nam, Kyrie eleison. Twego ciała chrzciciela, Boże, życzę. Usłysz głosy, napełnij myśli człowiecze, słysz modlitwę, ją nosimy, a dać raczy, Jegoż prosimy. Zbożny pobyt, pożywocie rajski przebyt, Kyrie eleison. Maryjo, Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Królowo Polski, Maryjo, Królowo Polski, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Maryjo, jestem przy Tobie, pamiętam, jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam. Matko Najświętsza, podczas apelowego czuwania wpatrujemy się w Twój cudowny wizerunek. Na lewym ramieniu trzymasz Jezusa, spoglądasz na nas i wskazujesz prawą ręką na Niego. W ten sposób mówisz do nas: zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie. Weźcie mojego Syna w wasze życie. W ten sposób uczysz nas wiary, tej żywej wiary w Twojego Syna. Matko, Ty nas uczysz, jak przeżywać Adwent w oczekiwaniu na Pana. Przed nami kolejny Adwent, wyjątkowy czas, który powinien nam przypominać, że całe życie człowieka to czekanie, a właściwie oczekiwanie na spotkanie z Bogiem. W wierze chrześcijańskiej piękne jest to, że jest ona pełna ufności. Ufamy,
że przez całą naszą historię idzie Pan, że kiedyś zbierze wszystkie nasze oczekiwania, troski, zamiary i plany i wtedy znajdziemy odpowiedzi na wszystkie nasze pytania i wątpliwości. Z Bogiem bowiem każda chwila jest wartością sama w sobie. Z Nim zawsze istnieje szansa na nowe otwarcie. On jest naszą obecną i ostatnią nadzieją. W dzisiejszej Ewangelii Pan Jezus przypomina: czuwajcie, bo nie wiecie, kiedy Pan domu przyjdzie, by niespodzianie przyszedłszy nie zastał was śpiących. Mamy zatem czuwać. Dawniej mówiło się trzymać straż. Teraz, gdy na ulicach prowokatorzy z furią rzucają nam w twarz, to jest wojna, zastanawiamy się, skąd w nich tyle gniewu, złości, nienawiści. Czy te okrzyki mają zmobilizować swoich, czy raczej są ostrzeżeniem dla przeciwnika, kimkolwiek by nie był? Zresztą nieważne. Ważne jest to, byśmy my, ludzie wiary, robili swoje. Byśmy czuwali i się modlili. Tym się różnimy od tych wykrzykujących, a ta różnica, ta inność mają w obecnej sytuacji strategiczne znaczenie. Nie możemy patrzeć na ten nasz czas tylko przez pryzmat tego, co było, co się wydarzyło, co miało miejsce. Człowiek wiary nie może tylko oglądać się wstecz, powinien raczej zawsze z nadzieją czekać na to, co ma jeszcze nadejść, co może się zdarzyć jutro. Pan Bóg stale trzyma nas w niepewności, dlatego mamy stale czuwać i pamiętać, żeby dobrze rozporządzać czasem, który jest własnością Boga. Bardzo wymowna i mądra jest ta sentencja, która w Adwencie ma wyjątkowy sens. Cała mądrość życia to umieć czekać i mieć nadzieję. Takiej ufności, takiego zawierzenia i oddania bardzo dzisiaj potrzebujemy. Nie łudźmy się, jesteśmy na wojnie. I tegoroczny Adwent, nie tylko ze względu na pandemię, nie będzie jedynie błogim czekaniem na Boże Narodzenie, będzie raczej starciem postaw i systemu wartości. A do potyczek może dochodzić w niejednym polskim domu. Pytamy, w jaki sposób się bronić? Z czego budować wewnętrzną zbroję? Odpowiedź brzmi: z tego, co od wieków stanowi sedno, także Adwentu. Duchowe ćwiczenia, wzmożona modlitewna aktywność, rekolekcje. Każde rekolekcje są przecież drogą nawrócenia, czyli zmiany myślenia, oceną własnego życia z innej perspektywy. To życie można całkowicie zawierzyć Maryi, tak jak uczynił to człowiek spod znaku Totus Tuus, nasz święty rodak Jan Paweł II. Aż trudno uwierzyć, że dożyliśmy czasów, gdy trzeba bronić jego osoby przed coraz częstszymi pomówieniami. Rzeczywistość utwierdza w przekonaniu, że nie wystarczy już adwentowo samemu czuwać. Trzeba też budzić innych. Nie wystarczy już tylko trzymać straż. Potrzebna jest również broń. A dla człowieka wierzącego amunicją do tej broni zawsze jest modlitwa. Wytrwała modlitwa. Ona dodaje sił, ocala od rozpaczy, jest jedyną obroną przed atakami złego. Matko Najświętsza, pełna łaski, która przygotowujesz nas na przyjście Chrystusa, z Tobą jesteśmy zawsze po zwycięskiej stronie. Dlatego z nadzieją i optymizmem patrzymy w przyszłość. Matko Słowa, w tym apelowym czuwaniu zawierzamy Ci nasz tygodnik katolicki Niedziela. My, redaktorzy, dziennikarze, inni pracownicy Niedzieli, chcemy wiernie, chcemy skutecznie przekazywać słowa prawdy. Powierzamy Ci, Matko, wszystkie nasze plany, wszystkie zamierzenia. Ufnie się Tobie oddajemy.
Tygodnik Niedziela z Twoją pieczęcią Królowej Polski chce być wiarygodnym środkiem przekazu. Chcemy, Maryjo, być skutecznym i dobrze wykorzystanym narzędziem w Twoich dłoniach. Matko Wiary, prosimy Cię, abyśmy jako wiarygodne Pismo Katolickie stawali się przewodnikiem na drogach wiary i mogli docierać do coraz szerszego grona czytelników. Matko Boża Częstochowska, ufnie się Tobie oddajemy. Zawierzamy Ci wszystkich redaktorów, publicystów i wiernych czytelników Niedzieli. Bóg zapłać księdzu Jarosławowi Grabowskiemu, redaktorowi naczelnemu Tygodnika Katolickiego Niedziela, za dzisiejsze rozważanie apelowe. W tą pierwszą niedzielę Adwentu, Kresu, dnia dzisiejszego pragniemy polecić Bogu cały Kościół Święty, Ojca Świętego Franciszka, by ten czas wyczekiwania nie tylko do świąt Bożego Narodzenia, ale przede wszystkim na powtórne przyjście Chrystusa był dla nas wszystkich czasem owocnym, czasem nawrócenia. Prosimy za cały polski episkopat na czele z księdzem arcybiskupem Stanisławem Gądeckim, przewodniczącym Konferencji Episkopatu Polski. Polecamy obecnego wśród nas księdza arcybiskupa Wacława Depo, naszego metropolitę. Modlimy się za cały nasz pauliński zakon. Prosimy o liczne i święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne, by nigdy nie brakło tych, którzy będą nieść światu Ewangelię. W czasie trwania pandemii koronawirusa modlimy się za wszystkie służby sanitarne, medyczne, mundurowe. Za tych wszystkich, którzy w duchu miłości bliźniego spieszą z pomocą tym, którzy tej pomocy potrzebują. Polecamy wszystkich chorych, cierpiących. Prosimy, aby umieli krzyż swojego cierpienia łączyć z cierpieniem Chrystusa. Polecamy całą naszą Ojczyznę. Modlimy się za wszystkich pielgrzymów dnia dzisiejszego, tych, którzy osobiście pielgrzymują tu do tronu Jasnogórskiej Pani, jak i tych, którzy łączą się z nami za pośrednictwem mediów. Polecamy widzów telewizji Trwam. Polecamy słuchaczy rozgłośni katolickich na czele z Radiem Maryja, Radiem Jasnogóra, innymi rozgłośniami katolickimi. Polecamy tych wszystkich, którzy łączą się z nami za pośrednictwem internetu, naszego kanału YouTube'owego. Tak wiele, dziesiątek tysięcy ludzi każdego dnia w ten sposób pielgrzymuje tu na Jasną Górę. Wszystkich Was, siostry i bracia, oddajemy Matce Najświętszej, odmawiając tajemnicę chwalebną Różańca Świętego, Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi,
Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej. Tobie, Maryjo, polecamy wszystkie nasze rodziny, parafie, wspólnoty, wszystkich dobrodziejów Jasnej Góry, w sposób szczególny tych, którzy wspierają remont organów znajdujących się tutaj w kaplicy cudownego obrazu Matki Bożej. Polecamy Ci wszystkie intencje zapisane w Wielkiej Księdze Apelowej. Prosimy o zdrowie dla Zenony, o cud uzdrowienia Bożeny z choroby stwardnienia rozsianego. Prosimy o łaskę zdrowia dla księdza Michała Pacholczyka. Prosimy także o zdrowie dla Wojciecha Bochnaum. Polecamy Tobie, Maryjo, wszystkich naszych bliskich zmarłych. W sposób szczególny modlimy się za świętej pamięci Kazimierza Sochackiego z Radoszewic oraz świętej pamięci Monikę Kamińską. Wszystkie te intencje, które nosimy w naszych sercach, Tobie, Maryjo, oddajemy, wołając: pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas. Słowami suplikacji modlimy się o ustanie pandemii koronawirusa. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Święty Boże, święty mocny, święty Anię śmiertelny, zmiłuj się nad nami. Panie, od powietrza głodu.
nagłej i niespodzianej śmierci. Zachowaj nas, Panie. My, grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My, grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. My, grzeszni Ciebie, Boga prosimy, wysłuchaj nas, Panie. Księdza arcybiskupa prosimy o pasterskie błogosławieństwo. Od stuleci świeca roratnia adwentowa i lampiony są symbolem zarówno czujności, gotowości i drogi. W tym ostatnim czasie obostrzeń sanitarnych, gdy opustoszały nasze kościoły, martwimy się, jak będziemy mogli wytłumaczyć dzieciom w niedługiej przyszłości, co oznaczają te symbole, kiedy nie widzimy dzieci czy młodzieży w kościele. A chyba bólem musi nas napełniać informacja czy nawet ostrzeżenia, że samorządy wielkich miast w Polsce będą wyłączać światło na ulicach, żeby zaoszczędzić pieniądze, a jednocześnie może, żeby przykryć zło, które rozpanoszy się w ciemnościach. I wtedy rzeczywiście się nie pozbieramy jako wspólnota rodzinna, narodowa, kościoła, zwłaszcza w kontekście kolejnej rocznicy powstania listopadowego o wolność i suwerenność naszego narodu. Maryjo, Matko Chrystusa i Kościoła, Królowo Polski, módl się za nami. Pan z wami i z Duchem Twoim. Niech imię Pańskie będzie błogosławione teraz i na wieki. Wspomożenie nasze w imieniu Pana, który stworzył niebo i ziemię. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.